Serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Cat Lady. Kochani, wracamy do historii naszej Susan i od razu od góry was przepraszam, że nie było tyle czasu w sumie odcinku z The Cat Lady, aczkolwiek miałem dużo zapasu, nadal mam dużo zapasu z Project Zomboid i chciałbym troszeczkę też spędzić czasu, że tak powiem, z rodziną, etc. Zresztą trochę pracy mam teraz z projektem z drukarką, robię sobie w tej chwili stolik taki własnoręczny. Dlatego po prostu tego czasu mam mało. Zazwyczaj staram się to nagrywać wieczorami, a wieczorami nie znajomi się odzywają i tak dalej, czy właśnie na Zomboidę, czy na coś innego. I tak to po prostu potem wychodzi. Ale kochani, postaram się teraz zrobić sobie delikatny zapas z The Cat Lady, żeby to chodziło między Zero Sievert a Zomboidem właśnie. Dobra, mamy wziąć prysznic. Nie powinnam tym iść umazana krwią. Najpierw muszę wziąć prysznic. To jest kuchnia. Zapalmy światło. Nie dzwoni teraz. A da się zadzwonić? Przestałem płacić rachunki dawno temu. Zablokowali mi połączenia wychodzące. Niech będzie. I tak nie mam do kogo dzwonić. Kolejny przełącznik. Szafa. Stara szafa, w której trzymam książki, korespondencje, gazety i kieliszki na wino. Nie pamiętam, kiedy ostatnio ich użyłam. Nie piłam od kiedy Eryk. Od kiedy Eryk co? Odszedł? Używam tego starego pianina do przywoływania kotów. Przychodzą, kiedy usłyszą, że gram. Niestety, czasami przychodzą też sąsiedzi. Baw się. Nie teraz. Drzwi na balkon. Suszarka. Wieszałam tu ubrania do wyschnięcia, kiedy była ładna pogoda. Teraz jest zniszczone, jak wszystko w tym cholernym mieszkaniu. Kubek. Mój ulubiony kubek. Musiałem go tu wczoraj zostawić. Czy wcześniej. Możemy go wziąć? Możemy go wziąć. Miski. To moje koty. Zawsze daję im coś do jedzenia, kiedy tu przychodzą. Wciąż jestem pokryta krwią. Muszę najpierw wziąć prysznic i się przebrać. No dobra. Widzę, to samo. Jest już otwarte. No jest ciszej. Zapasowa sypialnia i drzwi do sypialni. To zapasowa sypialnia. Miałam ją urządzić, żeby móc ją wynająć, ale nigdy się za to nie zabrałam. Też jest okno otwarte. Myślałam, że to wyrzuciłam. Cholerna rzecz. Chciałabym, żeby po prostu zniknął. Ale tu jest, przypominając mi o przeszłości. Czerwony wskaźnik pokazuje stan umysłu Susan. Wzrasta, kiedy się zdenerwuje. Kiedy wskaźnik się wypełni, Susan doświadczy całkowitego załamania. Powiem wam, że tego nie było w podstawce. Przynajmniej sobie nie przypominam, żeby to było. Koszula. Kiedyś to była ładna koszula, ale to było około 15 lat temu. Wziąłem koszulę, nie wiem po co, ale okej. Kurde. Susan, co ty tu masz? Zamknięte drzwi. Ta cholerna piłka spada z półki zawsze, kiedy otwieram drzwi. Powinnam się jej pozbyć. Tego też nie pamiętam. Ubrania i buty. Nie potrzebuję ich. Torebka. To moja torebka. Poszukaj. W środku są jakieś drobne. Lepiej je wezmę. O nie, nie zauważyłem, co tam było. Co to? Rachunki. I jeszcze trochę rachunków. Jak mam to wszystko opłacić? Chciałabym nigdy nie wyjść z tego szpitala żywa. Sorki, ale nie przeczytałem tego, co tam było napisane. Ale widzę, że Susan się coraz bardziej...
Załamuję. Włóż pieniądze na klatce. Do licznika na klatce. Zamkniemy to okno. Obrazy. Większość z nich to prezenty od starych przyjaciół, ludzi, którzy dawno o mnie zapomnieli. Mnie też coraz trudniej o nich pamiętać, jeśli mam być szczera. To wszystko wydarzyło się w innym życiu, w innym czasie. Ten z chmurami namalowałam sama. Chyba wtedy mi się podobał. Teraz nawet nie mogę na niego spojrzeć. Dobra. Mamy tu jakiś zegar w kształcie kota. W jakimś punkcie mojego życia musiałam uznać, że mogę wypełnić pustkę tymi kocimi pierdołami. Czasami myślę, że to ten zegar nie daje mi zasnąć ciągłym kiwaniem na boki, ale nigdy nie miałem serca się go pozbyć. Dlaczego miałem to zrobić? Nie żebym miała pracę czy kogoś, z kim mogłem się spotkać. Czas nie ma już znaczenia. Okej. Łóżko. Tu uciekłam przed swoimi problemami. Uciekałam przed swoimi problemami. Dopóki to nie stało się kolejnym problemem. Zabawne, jak nasze drobne przyjemności mogą się zwrócić, przepraszam. Jestem zmęczona, ale nie chcę teraz spać. Dobra. Idziemy się wykąpać. Szkoda, że tutaj da się strzałkami i tak dalej przesuwać teksty. To jest trochę słabe. Dobra, każą nam wyjść i doładować sobie licznik. Zbadaj. Stary licznik elektryczny. Zamiast płacenia rachunków po prostu wrzuca się monety. Nie zostało na nim zbyt wiele. Dobra. Użyj. To powinno wystarczyć na kilka dni. Jeśli będę pamiętała o wyłączeniu światła, kiedy będę wychodziła z pokoju. Niebieski wskaźnik wzrasta, kiedy Susan jest szczęśliwa i zadowolona. Kiedy się wypełni, będzie mogła się zrelaksować i odpocząć. Serio, nie pamiętam tego. Całkowicie tego nie pamiętam. Drzwi do łazienki. Wanna. Toaleta. Możesz użyć? Możesz. Dla mnie to by się liczyło jako relaks. Dobra, wykąp się. Chyba lepiej wezmę prysznic. No dobra. Stojąc nad rzeką, uśmiecham się. Będę za tym tęsknić? Nie. Będę szczęśliwa, zostawiając to za sobą. I nigdy nie wrócę. Od razu lepiej. Teraz muszę coś zjeść. Kiedy ostatnio jadłam? Umieram z głodu. Zjedz coś, napij się kawy i zapal papierosa. Wyłącz światło. Da się zamknąć? Da się. Dobra, co my tu mamy? Otwórz szafkę. Weź pudełko zapałek, weź puszkę kociej karmy, weź... A, użyj to bielacza. Dobra, weźmy na pewno puszkę. Pudełko zapałek w sumie też się przyda. Na razie tylko tyle. Weź cheeseburgera, przepraszam, i użyj mleko. Weź cheeseburgera. To 800-watowa mikrofalówka. Dobrze wiedzieć, Susan. Dobrze wiedzieć, Susan. Burger. Tani cheeseburger. Instrukcja przygotowania.
usunąć opakowanie i umieścić w mikrofalówce. 800 W 60 sekund. 750 W 90 sekund. 650 W 120 sekund. 600 bla 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 bla. Dobra, kochani, wiem, że się to kurde, nie pamiętam. Aczkolwiek, no niestety gra mi skraszowała, ale 1490 dokładnie. Ile tam było sekund potrzeba, ale to w sumie dobrze. Nie pamiętam. Dobrze, bo gra się nie zapisuje automatycznie. Więc przeczytamy sobie teraz ten tekst. Zresztą są jakieś drobne, lepiej je wezmę. 5 funtów, tylko tyle mi zostało. Cholera, nie dostanę żadnych pieniędzy przez co najmniej 2 tygodnie. Ale gdzie to wszystko wydałam? Och, jest tu też paczka papierosów. Idziecie ze mną, mali trujący przyjaciele. Dobra, i myślę, że wrócimy za chwilę. Dobra, kochani, wróciliśmy już w tej chwili do tego miejsca, gdzie byliśmy przed sekundą i odpalamy mikrofalówkę. Tylko jeszcze ją zbadajmy na szybko. Mamy cheeseburgera. I wiem, na ile go włożyć. 60 sekund. Nie mówcie, że będziemy czekać 60 sekund. No. Bo to była... Tak, 800 W. Spoko. Jak ten cheeseburger? Gotowany burger, okej. Okay. Napełnij. Zróbmy sobie przy okazji kawę. Powinienem najpierw ugotować wodę, wiem. Już? Już. Zrób kawę. Zbadaj. Jest pełny wrzątku, okej. Okay. Prawie gotowe, ale nie piję czarnej kawy. Zabielacza nie będziemy używać, użyjemy mleka. O, na miłość boską. To mleko skisło. Totalnie zniszczyło moją kawę. Dlaczego takie gówno zawsze mi się przytrafia? No i świetnie. Lepiej wyleję to z lewo i spróbuję jeszcze raz. Chyba miałem gdzieś tutaj zabilacz do kawy. No i super. Człowiek chciał dobrze, fajną kawę z mlekiem, to musimy, kurczę, z tym zabielaczem, no. Powinienem przygotować kawę. No to nie mamy kawy? Aha. Znów musimy ugotować wodę. No niestety. Jak widać czasem, najprostsze metody są najlepsze. Dobra, włącz znów. No, Susan, dawaj. Rób tą kawę. Teraz jak ci się kawa skończy, to się zirytuje. Dobra. Teraz to idealny kubek kawy. No weź kokociąg. Teraz tego nie potrzebuję. Dobra, nie to nie. Kawę mamy, jedzenie mamy. Musimy zapalić papierosa. Dobra. Tylko tak, tutaj jeszcze jedną rzecz ominąłem. Jedną rzecz ominąłem, a dokładniej mówiąc... O tutaj. Wywiecznik. To dla moich kotów, kiedy okna są zamknięte. Zawsze mogą wejść przez wywiecznik. Chciałbym jeszcze tutaj zgasić światło. Okna są pozamykane, dobra. Sypialnia jest sklirowana. I ogólnie w The Cat Lady jest kilka zakończeń. Jest kilka zakończeń, dlatego... Zamknij te drzwi? Zamknij. Jak nie potrzeba, to nie potrzeba. Jest tu ogólnie kilka zakończeń. Co posiedziałaś, dobra. To znów ten przeklęty ptak. Idź sobie. Sio! Serio?
Dobra, daj kotkom jeść. Wyłożę jedzenie później, kiedy będą tu koty. A, ja chyba wiem, co trzeba zrobić. Mamy tą koszulę. Nie? Ja muszę się bardziej postarać, żeby odstraszyć tego ptaka. Piłka. Nigdy nie gram w siatkówkę i na pewno nie zamierzam teraz zacząć. No właśnie. Czegoś wciąż brakuje. Nie wiem, fajka? Ten ptak gapi się na mnie swoimi złymi oczami. Czy to może być ten sam ptak, którego widziałam w lesie? Muszę się tego pozbyć. Nie mogę się odprężyć, kiedy tu jest. Czegoś jeszcze nam brakuje. Dobra, ale możemy chyba zjeść, prawda? O, dobra, wskoczyło nam. Napij się kawy. Smakuje świetnie. Mogłoby smakować lepiej tylko z papierosem. Tylko nie mogę. Czegoś mi brakuje. Potrzebujesz kogoś pociągu? Dobra, spokojnie, spokojnie. Susan. W lodówce jest tylko mleko. Serio? Drzwi musisz otworzyć. Dobra, tu nic nie ma. Pianino, krzesło, krzesło, okno. Tu nic też nie ma. Tu chyba też nic nie było. Szukaj jeszcze raz. Nie ma tu nic przydatnego. Dobra, nie chcę jej się teraz spać. No nie wiem, naprawdę nie wiem, co teraz zrobić. Nie pamiętam. Rafa. Ubranie i buty, nie potrzebujesz ich. Co tu może jeszcze być potrzebne? Nie teraz, no to nie wiem kiedy. Próbujmy jeszcze raz wejść do łazienki. Otwórz. Wejdź. Tutaj też nic nie widzę. Kapelusz. Dobra, mamy wszystko. Jestem niemalże pewny, że to wystarczy. Tak jest. I nigdy już nie wracaj, okropna kreaturo. Pani Stark będzie broniła tego domu przed takimi jak ty. No i gitara. Zapalmy sobie fajka. Wróciłam do swojego starego życia. No ale jak naprawić coś, co przez tyle lat było zepsute? Jak do tej pory, nic nie wydaje się dobre. Każda najmniejsza rzecz jest przeciw mnie. Może jednak moim przeznaczeniem jest przegrać. I te pasożyty. Jakby nie było dość tego wszystkiego. Ale zabiłam doktora X i ocaliłam czyjeś życie.
było przyjemne. Robi się późno. Powinnam wezwać koty. Chcę je jeszcze dzisiaj zobaczyć. No, Susan, kończ tego papieroska. Stojąc nad rzeką, zamykam oczy. Jeden skok i tam jestem. Nie. Ktoś skoczył za mną. Nigdy nie będzie moim przyjacielem. Koty zawsze mnie odwiedzają, kiedy gram na pianinie. Jest naprawdę późno, ale czy mnie to obchodzi? Chodźcie do środka, moi drodzy. Tęskniłam za wami. Szykitki. A cóż to? Spodek. Założę się, że myślałeś, że już mnie nie zobaczysz. Czujcie się jak u siebie w domu. Obiad jest gotowy do podania. Jakie koty. Chcą będą za nami latać? No, latają za nami. To wejdziecie? Nie, kitek nie zobaczy. A, jednak wlazły! Jednak wlazły. Jak to będzie wyglądać, jak one wychodzą? A, po prostu się zrespiły. Jestem ciekaw, czy wyjdziecie ze mną na klatkę. Nie chcę teraz wychodzić, aha. No dobra, to idziemy podać Amciu Amciu. Chodźcie, kamraci, chodźcie. Idą. Raz, dwa, trzy. Chodźcie wszyscy, zbierzcie się, czas na obiad. To moje koty. Zawsze daję im coś do jedzenia, kiedy tu przychodzą. Nigdy nie jesz mojego jedzenia, Spodek. Już jadłeś, prawda? Nie, rozumiem. Wiem, jesteś dobrym przyjacielem. Najlepszym, jakiego mam, tak naprawdę. Jedynym przyjacielem w całym pieprzonym świecie. Chodzisz dotrzymać mi towarzystwa i nie chcesz nic w zamian. Doceniam to. Chciałabym, żebyś wiedział. Gdybyś wiedział, przez co ostatnio przeszłam. Poszłam do piekła i z powrotem, mój chłopcze. Ale teraz jestem tu, w moim mieszkaniu, żywa. I wciąż tak samo pieprzona jak zawsze. Nie wiem, jak dalej sobie z tym radzić. Nie wiem, czy potrafię. Chciałabym móc być taka jak ty, pogodzona ze światem, zawsze uśmiechnięta. Ktoś przyszedł. Ale kto może być tak późno w nocy? Tymczasem, kochani, jeżeli zauważycie, że się jąkam i tak dalej, to w większości jest to przez to, że jest po prostu źle przetłumaczony tekst. I czasem, nie wiem, jestem albo jesteś. I człowiek się myli. Zresztą nawet nie ma polskich znaków, więc to też jest ciężkie do czytania. Cholernie ciężkie do czytania. Odbiło ci? Wiesz, która jest godzina? Mamy dość ciebie i twoich cholernych kotów.
Sugeruję, żeby zmienił pan ton głosu. I suggest you change your tone right now. Nie czepiaj się mojego tonu. Będę mówił takim tonem, jakim mi się podoba. Jeśli uważasz, że można grać na jebanym pianinie w środku nocy, to ja mogę podnosić mój cholerny głos, kiedy chcę. Myślisz, że jesteś tu właścicielem? Myślisz, że ktokolwiek tu przejmuje się twoimi śmierdzącymi kotami? Tu cholernym wrzodem na dupie. No, nie wiedziałem, że jest już tak późno, więc tego nie zrobię. Więcej tego nie zrobię. Spadaj, brzydki łysolu. Skończyłem z tobą rozmawiać. Co? Jak śmiesz? To się skończy w ten czy inny sposób, ty świrnięta kociaro. Jeśli to się powtórzy, przyjedzie tu chycel i przestanie być ładnie. Kurwa, sam otruję twoje pierdolone koty, jak będę musiał. Jeszcze raz wyceluj we mnie ten paluch, to ci go złamię. Kończyliśmy rozmowę. Idź się wypierdolić. Odblokowano osiągnięcie Go Fuck Yourself. Chyba zliczyliśmy ten dobry ending, w sensie ending. Chyba Susan się zrelaksowała. Chyba. Albo się załamała. Stojąc nad rzeką, myślę. Znowu skoczę? Nie. Będę unosić się jak piórko. Daleko stąd. Odblokowano osiągnięcie niezłamana. Rozdział trzeci zakończony, rozdział czwarty zaczynamy, kochani. Kula dla Susan. Dezynsekcja.
Przespałem całą noc i większość dnia. Czemu wciąż czuję się zmęczona? Ktoś przyszedł. Mam nadzieję, że to nie znowu on. Ale moi drodzy, resztę, a naprawdę będzie się działo, zobaczymy w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro i teraz zacznie się kolejna dobra akcja. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej!